Dzień dobry. Tradycyjnie wystawiamy roślinki. Dzisiaj jest już słoneczko. Z tego co wiem, ma być ładny dzień. Około 17 stopni. Więc plan jest taki, że dzisiaj wchodzę w ogród. Chciałabym porobić kilka rzeczy, natomiast jeszcze tutaj z rana jest trochę zimno. Więc zanim wejdę w ogród, to zrobię sobie trening. Ogarnę się trochę i potem... Kurczę, ciągle mi to wylatuje. Kocia! Siup. Nie wolno. Uciekaj. Nie! Nie wolno. Do góry! Dobra. Wyjeżdżamy. Teraz tak, mamy pomidory i mamy kwiatuszki. Dobra, ale już się cieplej robi, więc fajnie. Dobra, a ja biorę się za trening. Za chwilę sobie coś znajdę ciekawego. Myślę, że dzisiaj chciałabym total body, czyli górę oraz dół. Więc znajdziemy coś. Okej, okay, jestem gotowa. Zmieniłam zdanie, jednak dzisiaj robię ramionka, klatkę piersiową, a potem na sam koniec 10 minut zrobię jeszcze brzuch ABS z Pamelą Rafe i zrobię sobie ten ulubiony zestaw ćwiczeń z poduszką. Łącznie zajmie mi to jakieś pół godziny, bo na ramiona i klatkę piersiową jest 20 minut z Caroline Girvan, więc tak pół godziny mi wystarczy. Wczoraj robiłam nogi, to dzisiaj robię górę. Hej, dzień dobry, jestem po treningu. Dzisiaj jest piękny dzień. Byłam już na dworze i zrobiło się tak ciepło, więc to jest idealny dzień, żeby spędzić go właśnie w ogródku, coś tam podziałać. Myślę też, że dzisiaj w końcu wyciągnę poduszki na taras. Mamy końcówkę kwietnia, końcówkę, no tak wiecie, już druga połowa, 20 kwietnia dzisiaj. W zeszłym roku to chyba już w marcu te poduszki wyciągnęłam. Wiem, że też weekend ma być bardzo ciepły, około 20 stopni, więc myślę, że może jeszcze dzisiaj, właśnie dziś, pierwszy raz wypiję sobie taką porządną kawkę na tarasie. Więc no cieszę się, że w końcu te ciepłe dni, wiosna i taka namiastka lata nadchodzą. Mega, mega mnie to cieszy. Natomiast zanim wejdę w ogród, to się pomaluję. Będę się malować, więc mam nadzieję, że zrobię to w miarę szybko. I tak mam dzisiaj całkiem niezły czas, bo jest godzina 10. Zróbmy to w jakieś, nie wiem, 15-20 minut. Przy okazji też chcę tutaj chwilę pogadać, a raczej po prostu tutaj do Was mówić. Słuchajcie, ja tutaj zaczęłam sobie makijaż, tylko muszę sobie jeszcze wymieszać dawkę. Używam cały czas Elever, natomiast mieszam sobie kolorki. I tak właśnie odnośnie makijażu, powiem Wam tak, nie maluję się codziennie. Są takie dni, kiedy sobie odpuszczam, na przykład we wtorek był taki dzień, że wiedziałam, że nagrywać nie będę. Spędziłam większość, no połowę dnia przed komputerem ucząc się. No i to był taki dzień bez makijażu. Wtedy też jechaliśmy na basen, ale zdarza mi się też na basen jechać z makijażem, bo mi się po prostu nie chce go zmywać. Prawda jest taka, że gdybym jeździła też gdzieś na siłownię, to też bym wykonywała makijaż, dlatego że zwyczajnie w świecie komfortowo i lepiej bym się z tym czuła. I robiąc makijaż, robię to wyłącznie dla siebie, bo lubię siebie z makijażem, bez makijażu też. W ogóle moja cera wygląda lepiej niż kiedyś lata temu i podobam siebie bez makijażu, mówię o tym otwarcie, ale z makijażem oczywiście podobam się sobie jeszcze bardziej i nie wstydzę się tego mówić i życzę każdej z Was, żeby każda
mogła, nie wiem, spojrzeć na siebie w lustrze, powiedzieć: podobam się sobie, to nie jest absolutnie nic złego i życzę tego każdej kobiecie i lubię siebie zarówno bez makijażu, jak i z makijażem, ale z makijażem chyba lubię siebie po prostu jeszcze bardziej. Poza tym maluję się dlatego, że najczęściej nagrywam, a YouTube to też jest moja praca. W związku z czym, skoro YouTube traktuję poważnie, chcę zawsze wyglądać profesjonalnie, chcę być zadbana, chcę o siebie po prostu dbać, więc to nie jest nic dziwnego. Prawda jest taka, że jak też wykonam makijaż, to jakoś tak lepiej się czuję, jestem bardziej pobudzona, zmotywowana, a jak tego makijażu nie mam, to mam wrażenie, że mam od razu taki leniwy dzień. Właściwie brak makijażu związany jest trochę u mnie z takim odpoczynkiem, relaksem, nic nie robieniem i tak dalej. Natomiast jak robię sobie makijaż, to jestem taka zmotywowana do działania. Ok, dzisiaj robimy to i to, dzisiaj wychodzę z domu, dzisiaj mam jakieś spotkanie, dzisiaj nagrywam, więc chcę wyglądać dobrze. Każdy, kto się na przykład z kimś spotyka albo wychodzi z domu do pracy, chce wyglądać profesjonalnie, chce wyglądać dobrze, chce być najlepszą wersją siebie i chce jak najlepiej siebie zaprezentować. Więc o to chodzi w makijażu, żeby czuć się dobrze, komfortowo, psychicznie robić to zwyczajnie dla siebie. Ja tego nie robię dla kogoś, ja to robię dla siebie i to jest... zwyczajnie też taki mój rytuał na co dzień, więc jasna sprawa, że w filmach chcę wyglądać dobrze, no bo traktuję YouTube'a poważnie, no i też wiecie, YouTube i mój kanał zawsze będzie o kosmetykach, zawsze będą tutaj poruszane tematy beauty, od samego początku tak jest, więc w tej kwestii nic się nie zmienia. Mój kanał też jest trochę modowy, czasami pokazuję Wam, co kupiłam, albo jakieś stylówki i tak dalej. Trochę o gotowaniu, pokazuję Wam taką zwykłą prozę życia. Chcę i jest to kanał o tym też, jak dbać o siebie. Ja oczywiście... nie uważam siebie za jakiegoś eksperta i guru i nie wiadomo co, natomiast ja rozumiem, że ktoś gdzieś może odnaleźć we mnie siebie, tak samo jak ja oglądam niektóre osoby i czuję jakby taką więź albo inspiruję się, bo wiem, że na przykład jak dziewczyna coś pokaże, jakąś stylówkę, to i mnie będzie to pasowało, bo odbieramy na tych samych falach, mamy mniej więcej taką samą sylwetkę, takie same preferencje, taki sam gust, więc obserwuję te osoby, od których mogę coś wyciągnąć więcej i właśnie poszerzyć swoje horyzonty w jakichś różnych tematach. O to właśnie w tym chodzi, więc taki jest mój kanał, taki będzie i będą tutaj tematy beauty, będę o siebie dbać, będę sobie robić makijaż, będę ćwiczyć, będę pokazywać ciuchy i będę robić to, na co mam ochotę. Jeśli ktoś, nie wiem, kogoś to drażni, ktoś tego nie lubi, no to... nie wiem, jaki jest sens na przykład oglądać. Ja nie oglądam osób, których nie lubię albo które, nie wiem, działają na mnie w ten sposób, że od razu dzień mam gorszy albo jestem w jakiś sposób zirytowana, zdenerwowana. Nie obserwuję takich osób i warto sobie robić taką czystkę, bo to też oczyszcza trochę mózg, Wam powiem. Jak Wam nie wyświetlają się później temat tych osób, zdjęcia tych osób, czy nie wiem, filmiki, cokolwiek, no to zapominacie o tym, zapominacie o tej osobie, trochę oczyszczacie swoją głowę i generujecie po prostu w sobie tylko tę pozytywną taką energię. O to chodzi w życiu, żeby cieszyć się każdą chwilą, bo proza życia jest najpiękniejsza. To jest coś, co otacza nas na co dzień, w każdej sekundzie naszego życia i warto dbać o każdą sekundę, celebrować i cieszyć się. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze jest pięknie i kolorowo, ale no czasami trzeba się wziąć w garść, niestety. I jeszcze jakby dalej ciągnąc ten temat, jaki jest mój kanał, no zawsze będzie to temat właśnie beauty, mody, takiej prozy życia,
i tego, jak dbać o siebie. No i w związku z tym, słuchajcie, też chodzi tutaj o Adasia, bo Adasia też jest troszkę mniej na kanale, ale to też dlatego, że po prostu mój chłopiec dorasta i staje się coraz bardziej świadomym chłopcem, świadomym świata, ludzi i ich zachowań. Chodzi już do przedszkola, ma swoich kolegów, już różne dziwne tematy się w przedszkolu pojawiają. I też Adaś wie, że ja nagrywam filmy, że te filmy pojawiają się na YouTubie. On już tak mniej więcej kojarzy to, co ja robię. On wie, że jak go nagrywam, to później on gdzieś tam się będzie wyświetlał w fragmencie filmu. I kiedy zaczynam nagrywać, on już zaczyna się tak trochę wstydzić i usuwać spod kadru kamery. To też zależy od jego humoru. Czasami jak ma dobry humor, to sam chwyci kamerę, coś tam do niej zagada albo chce być w tym kadrze, ale czasami już zaczyna się wstydzić. W związku z tym, ponieważ mój chłopiec już dorasta i robi się coraz bardziej świadomy, to moja decyzja jest taka, że raczej go już tak pokazywać nie będę. Jak był taki malutki, buźka była dziecięca, no to nie ma problemu. Teraz on się będzie zmieniał, będzie już dorastał i nie chcę, żeby też był aż tak rozpoznawalny, albo żeby koledzy gdzieś tam mu cisnęli, nie wiem, w przedszkolu czy tam w szkole później, że mama robi to i to, że nagrała to i tamto. Wiecie, to jest mu kompletnie niepotrzebne, więc wydaje mi się, że no ja od tego odchodzić będę już na pewno, natomiast jak mi gdzieś tam kiedyś wejdzie w kadr, to ja też tego jakoś specjalnie wycinać nie będę. To też zależy, co będzie w tym kadrze, co i tak dalej, ale raczej no już takiego, wiecie, wspólnego gotowania czy tam wspólnego spędzania czasu raczej nie będzie. To są takie zmiany, które zamierzam wprowadzić na YouTubie. Bardzo mi przykro, wiem, że niektóre osoby tutaj będą zawiedzione, ale niestety takie jest życie i tak muszę zrobić. Jestem ogarnięta, wyglądam tak. Nie wiem, na szyjnik muszę poprawić. Włosy związałam, tutaj sobie dokańczam bułkę, zjadłam jajko, tutaj sobie zaparzyłam herbatkę ziołową i jak widzicie, za mną leżą poduszki, więc zacznę od przygotowywania tarasu i wyłożę już wszystko poduszkami, bo jest naprawdę dzisiaj mega ciepło. Także troszkę mi to zajmie, a potem idziemy w ogród i coś Wam jeszcze pokażę, coś bardzo fajnego, ciekawego. Mamy to, wyszłam na taras i tak pachnie hiacyntami, normalnie czad, jak to pachnie intensywnie, tego się nie spodziewałam, muszę podlać, ale zapach tutaj od razu to poczułam, jak tylko wyszłam na taras, więc słuchajcie, mamy to, w końcu mamy poduszki, mogę usiąść, jak miło. Patrzcie na to. Fartuszek ogrodnika. To jest fajne. Tak, można sobie włożyć rękawiczki. Tutaj mamy kieszonki.
Sekator, aczkolwiek ten jest straszny, a jeden gdzieś zagubiłam. No ale nic. Dostałam w prezencie, nie mam pojęcia, gdzie można to kupić, ale podejrzewam, że na Allegro lub w jakichś sklepach ogrodniczych coś takiego można znaleźć. Fajna. Ale jest gorąco. Lato, dzisiaj jest lato. Trawy przycięte za płotem. Strasznie nie chciało mi się tego robić, ale mam to już z głowy. A teraz jeszcze czeka mnie malowanie regału, który wam pokazałam jakiś czas wcześniej. Regału na biało. No i mam tutaj już uszykowaną białą farbę. Muszę to wymieszać. Nawet jest gęsta, więc powinna być kryjąca. Zaraz to sprawdzimy. Przyszykowałam sobie tutaj dwa pędzle. No i ciekawa jestem, czy ta ilość mi starczy. Chciałabym, żeby mi to starczyło, żebym nie musiała jeździć i kupować. No, całkiem gęsta, tylko trzeba porządnie wymieszać. Dobra. Ale przejdziemy się po ogrodzie. Bo jest mnóstwo kwiatów. Wyszło mnóstwo tulipanów. Zobaczcie, jak jest gęsto. Trochę mnie to przeraża, bo chciałabym posadzić tutaj inne kwiaty, a zanim tulipany, ich liście uschną, no to rośliny mogą się trochę dusić, no bo jest ich tutaj gęsto. Zobaczcie, tutaj już widać kolory. Tutaj będzie ten taki biało-limonkowy, pierzasty, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakiegoś różowego tulipana. Tutaj też chyba będzie taki pierzasty. Tutaj widać już czosnki, też wschodzą. No, tulipanów będzie w tym roku też dużo. Natomiast te, które posadziłam bardziej z tyłu, nie z przodu, to są świeże posadzenia z września. Tutaj mamy też ciekawe tulipany. Te chyba też będą nowe, jakieś inne odmiany. No tutaj na przykład już tulipanów nie będzie, nie? Są same liście. I właśnie się tak zastanawiam, co z tymi tulipanami, które nie wzejdą. Co się z nimi robi? Czy w tym momencie warto je wyciągnąć i przesuszyć i posadzić we wrześniu? Czy z tych tulipanów już nic nie będzie? Bo powiem wam, nie wiem, nic nie słyszałam, co się robi z takimi tulipanami. No powiem wam, że nie mam pojęcia, to to samo, pojedyncze liście, także tu z przodu nic nie będzie, tutaj są. Tu kilka wzeszło, z tej strony jest więcej, a z tamtej nie. No dobra, no i tutaj jest gęsto. Tutaj mamy bodziszki. Floksy wschodzą. Tutaj też mamy czosnki. No i tutaj ten klematys wypuszcza wszędzie liścia, a nawet tam wysoko, czyli dobrze zrobiłam, że ja go w ogóle nie ścinałam. Czyli tego klematysa w ogóle się nie tnie. Tylko jego pędy się zostawia. Widzicie, tego nie wiedziałam. Ale jakoś sama to odkryłam, więc fajnie. Tak, i z tego co pamiętam, tutaj nieco więcej dosadziłam czosnków. Kocimiętki pięknie wyglądają. A tutaj chcę wam jeszcze pokazać wieczorniki. Ja już pokazywałam wam je na Instastory i widzę, że
Kilka dni minęło i one są znowu wyższe. Tutaj będzie kwiatek, tu będzie kwiatek, tu będzie kwiatek, a one osiągną wysokość, no, taką sporą. Metr, półtora nawet. Tutaj też mamy wieczornik damski, tutaj mamy trzy sadzonki wieczornika. O, tutaj będzie dużo kwiatów też. A tutaj z kolei mamy inną odmianę, natomiast ona ma trzeci rok, ale zastanawiam się, czy ona zakwitnie. Chociaż może zakwitnie, zobaczymy. Jest zielono. Robi się pięknie i w ogóle drzewa też już robią się powoli zielone. No i chciałam wam pokazać rabarbar. Właściwie to już rabarbar to już jest spokojnie do ścięcia. Mogłabym spokojnie już robić ciasto. Mam takie grube łodygi. Oczywiście jeszcze poczekam, to troszkę urośnie, ale miesiąc temu to jeszcze tutaj nic nie było i to jest ta sadzonka, którą kupiłam jakieś 3 lata temu i warto kupować sadzonkę rabarbaru, dlatego że z nasion musimy czekać bardzo długo. Długo kiełkuje i sadzonka tak naprawdę jest gotowa na drugi rok, więc ona nie urośnie tak w pierwszym roku tuż po wysianiu, więc lepiej moim zdaniem jest po prostu kupić małą sadzonkę i już tego samego roku cieszyć się właśnie takimi liśćmi, pędami. A tak naprawdę to na trzeci i czwarty rok to się bardzo ładnie rozrasta i ja mam tutaj jedną sadzonkę i w zupełności mi to wystarczy, zarówno do ciast, kompotów, no. Ale, no już bym mogła ciasto zrobić, fajnie. Tutaj wschodzi lubczyk. Tutaj widzę, zostały mi jakieś pojedyncze cebule z zeszłego roku. Tego w ogóle jeszcze nie uporządkowałam. Nie mam tutaj humusu, więc to wszystko cały czas czeka. Tutaj mamy szczypior, który jest już duży. Tutaj ten rozmaryn jednak do wywalenia. Nie udało mi się go odratować. Jeśli chodzi o sałatę, to bardzo wolno wschodzi, no ale coś tam jest. No i tutaj już widać, jak wschodzi cebula. A właśnie, czy ja muszę dzisiaj coś posiać? Może groszki jadalne? Wiem, że miałam posiać groszki pachnące. Ło, i dziobnęłam sobie kamerę. To jest, kurczę, krecie, słuchajcie. Jedna warstwa. Mega dobra farba. Także super, dobrze wybrałam, ale nie wiem, czy jedna puszka mi starczy. Raczej wątpię. Ale krycie mega. Myślę, że tutaj dwie warstwy wystarczą, albo nawet jedna. No i mamy kawkę na tarasie. Zrobiłam sobie małą przerwę przed dalszym malowaniem. Jednak trochę czasu mi to pochłonie. I teraz zrobiło się tak troszkę chłodniej. Słońce, jak zeszło za chmurami, to jest chłodniej, ale w pełnym słońcu jest naprawdę bardzo ciepło i gorąco. I teraz w sumie mam taką chwilę też, żeby pomyśleć, co jeszcze dzisiaj zrobić w ogrodzie, bo coś bym chciała wysiać. I myślę, albo wysiać. Chwasty są też do wyrwania, ale myślę, że na chwasty poświęciłabym sobie jakiś inny, jeden cały dzień, tak żeby obejść wszystko naokoło i taras. I tutaj w tych trawach też sporo chwastów wyrasta, i w grządkach, i w rabatach, żeby tak sobie wszystko na spokojnie obejść i powyrywać większe i mniejsze chwasty, bo dzisiaj już mi się tego nie chce robić. I wolę to sobie rozłożyć na dni. W ogóle chciałam też właśnie samochód umyć w środku, ale to już nie dzisiaj. Tak, to, że te trawy przycięłam, to już jest naprawdę bardzo dużo. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj po południu czymś się zajmę. Na razie chciałabym pomalować, zużyć tą farbę, zobaczyć, czy będę musiała dokupić, ale pewnie tak.
więc zużyję to, co mam i resztę sobie zostawię na później. Zabieram się jeszcze dzisiaj za wysiew grochu siewnego, cukrowego. Tutaj z tyłu na etykiecie jest, że siejemy w marzec, kwiecień. Już. Więc no, trochę się spóźniłam. I mam tutaj bajkę. To jest przepyszne. No i mam tutaj jeszcze groch siewny od Legutko. Też bajka. Ej, to będzie to samo. To też jest Legutko. Czyli inne opakowanie, ale ta sama odmiana. Oprócz tego mam tutaj jeszcze groszek pachnący. I ja zwykle do tej pory robiłam wysiew w lutym, w doniczce w domu. Natomiast teraz chcę wysiać to wszystko do gruntu. Słyszałam, że też tak spokojnie można w kwietniu. Natomiast nie wiem, czy nie za późno. Wydaje mi się, że to i tak wzejdzie. Zobaczmy z tyłu, jak tutaj jest. A jest siew od marca do maja nawet. Do gruntu. No to dobrze, to idealnie. Też do maja. Tutaj mamy takie fioletowe. Też do maja. To ze spokojem. Do gruntu sobie wysieję. Dzięki temu właśnie oszczędzam miejsce, nie muszę się z tym męczyć, nie muszę tego hartować, codziennie wyciągać, więc dobra, później sobie pójdę pod tą pergolę, obelisk i wysieję sobie te groszki pachnące, ale najpierw to. Mega mi się to podoba, powiem Wam. Niezwykle to jest pomocne. Mam to od zeszłego roku, ale dopiero teraz zdecydowałam się w sumie to założyć i mega mi się to podoba. Super sprawa. Nie wiem czemu. Dopiero teraz się na to zdecydowałam. Ale coś czuję, że będę często z tego fartuszka ogrodnika korzystać. Dobra, lecimy z tymi groszkami. Potem myślę, że za jakieś 2 tygodnie wysieję znowu, albo za 3, tak żeby te groszki mieć na bieżąco. Dobra, mamy to i idziemy wysiać sobie teraz te groszki pachnące. O, to jakie ładne brunera i ma takie piękne kwiatki, które wyglądają jak niezapominajki, niebieskie. No śliczne to jest. Bardzo mi się to podoba. I tutaj mamy drugą. Dobra, a tutaj mamy ten obelisk. Mamy też tutaj takie od razu klipsy, których nie ściągałam z zeszłego roku. I wysieję sobie tutaj te groszki, ale widzę, że mało mam kory. I prawdopodobnie będę musiała sobie dokupić więcej tego i tutaj obsypać naokoło. Dobra, weźmy sobie, jakie my tutaj mamy. Białe, niebieskie, o, różowe na pewno chcemy. Fioletowe. To są ładne kolory. Tutaj mamy jakiś miks, też może być. Czemu nie? Tutaj mamy otwarte białe groszki pachnące. I mamy jeszcze coś takiego, to jest pnącze, tak. Old Spice. Mamy zachód słońca. Dobra, może tak być, nie? Zachód słońca i znowu zrobiło się ciepło. I wręcz tak gorąco, że aż pali mnie w twarz. Myślę, że można się spokojnie opalić. I tak, mamy już popołudnie, jest godzina 17:40 i ja tutaj dalej wymyślam, co można zrobić. I tak, widzę, że mam kapustę pekińską i można ją wysiewać już w kwietniu, więc chyba też pójdę i to wysieję od razu, bo na tym mi zależy. I tutaj Wieczornik Damski czytam, że można wysiewać kwiecień, maj, a ponieważ ja już mam sadzonki i mamy prawie koniec kwietnia, to myślę, że ja już te sadzonki malutkie mogę wkopać na rabatę i nic im nie będzie. Zresztą wieczornik jest wytrzymały, wiecie?
Więc ja myślę, że pozbędę się tych małych sadzonek z kuwetki i przesadzę to od razu do na rabaty. Nie wiem, czy czasem te sałaty mi nie zmarzły, że one w ogóle tak coś nie kiełkują. Słabo im to idzie. Sałata rzymska. Luty, marzec, kwiecień. Nie wiem, dynie w maju, więc jak będzie maj, to w maju będę miała znowu sporo do wysiewania. A jeszcze zobaczę ślazówka. Ślazówka w marcu do gruntu. Nie, do gruntu w maju. To chyba będę musiała poczekać. Dobra, groszki pachnące posadzone, groszki jadalne posadzone. No i myślę, że dzisiaj sporo zrobiłam. Bardzo dużo. W ogóle nie dokończyłam malowania tego regału, bo farba mi się skończyła. Nawet nie jestem w połowie. Byłam dzisiaj w dwóch sklepach i nie było kolejnej puszki. Znaczy były białe z połyskiem, a ja chcę kupić białą farbę matową i matowych akurat nie było. Szkoda, bo myślałam, że dzisiaj to skończę i będę mogła sobie tam wszystko ładnie poukładać. Moje wszystkie narzędzia, tak, moje wszystkie nawozy, doniczki, narzędzia. Kurczę, no, chciałabym mieć taki właśnie regał na typowo ogrodowe rzeczy. No. No, ale jeszcze trochę. Nic się nie dzieje i w tym roku też mi zależy na tym, żeby wysiać sporo cukinii i dyni, ale to trzeba poczekać do maja, tak? Tutaj mamy, co tutaj mamy? Maj. W ogóle tak mam mnóstwo tutaj takich rozsypanych nasion, to są nasiona kwiatów. W sumie zrobiła mi się taka moja autorska mieszanka nasion, nawet nie mam pojęcia, jakie tutaj są nasiona kwiatów, to wszystko jest wymieszane. I powiem wam, że mój plan jest taki, bo będę miała jeszcze kolejne donice, ale po drugiej stronie domu. Tam będą dwie większe i dwie mniejsze jeszcze donice i tam właśnie będę chciała chyba cukinię i dynię, zobaczymy, i zrobić, chciałabym też zrobić w jednej donicy coś ale takie polne kwiaty i myślę, że wysieję tak z ręki po prostu te nasiona, bo nie chcę, żeby się zmarnowały, a tutaj jest ich mnóstwo na dnie, więc będzie taka polna łąka kwiatów, mam nadzieję. Taki mam pomysł na to, bo chcę te nasiona wykorzystać, nie chcę, żeby się zmarnowały. Dobra, to idę przesadzić te wieczorniki i wysiać kapustę pekińską. Dobrze, moje wieczorniki wyglądają właśnie tak. Trochę są powyciągane, ale oczywiście głębiej wkopię je do gruntu. To są wieczorniki fioletowe. No trochę ich tutaj mam. Tyle sadzonek to jeszcze nigdy nie miałam, co mnie bardzo cieszy. Dobra, te wielodoniczki przyniosłam sobie właśnie tutaj na tą rabatę narożnikową. Ponieważ tutaj mam jeszcze sporo miejsca, trochę z tyłu, postanowiłam, że posadzę kilka sadzonek właśnie tutaj. Część jeszcze tam, bo też mam tutaj sporo miejsca. Nie wiem, czy właśnie tamte wieczorniki mi zakwitną, więc przynajmniej nowe sadzonki zastąpią właśnie te. Jeszcze tylko tak na szybko pokażę, jak wygląda ten pomalowany regał. Nie jestem nawet w połowie, a zużyłam całą puszkę. No, ustaw się. Dobra, więc wygląda tak. Mamy tutaj jedną warstwę i tak sobie pomyślałam, że chyba jedna warstwa wystarczy. Ten regał i tak będzie tutaj na zewnątrz. On będzie się brudził, kurzył i tak dalej.
Ale już to ładnie wyschło. Chyba, że jak będą gdzieś jakieś właśnie prześwity, to najwyżej domaluję. Ale no, muszę kupić puszkę. Miałam nadzieję, że może dzisiaj to zrobię, skończę i to wszystko sobie ładnie poukładam, no ale jeszcze tutaj kawałek pracy przede mną. Najgorsze jest to malowanie tutaj tych desek od góry. No i też jak ręce się pobrudzą, to nie idzie tego zmyć i albo rozpuszczalnikiem. Ja akurat próbowałam zmywaczem do paznokci doczyścić sobie ręce i skórę. Jakoś dało radę. No więc tak to wygląda. Idzie ładnie, czyściutko. Może, nie wiem, jutro dokończę? Nie, w weekend też nie dam rady. No nic. Tak to wygląda, a ja już się z wami żegnam. Padam na dziś. Dużo dzisiaj zrobiłam. I do zobaczenia.